Jesteśmy na pewno bardzo sfrustrowani, tak, bo zamierzaliśmy dzisiaj tutaj powalczyć z zespołem gospodarzy. I myślę, że w sumie dobrze weszliśmy w mecz, bo pierwsze jakby takie minuty, można powiedzieć 20, 15, może 25 minut, no zespół starał się realizować to, co sobie założyliśmy, konstruowaliśmy akcje, budowaliśmy grę. No i stworzyliśmy nawet parę takich sytuacji, z których parę uderzeń do bramki. Natomiast im dalej trochę w mecz, tym gorzej. Już pod koniec pierwszej połowy gdzieś tam zespół Wigier zaczął trochę dominować, natomiast no, w drugiej części, gdzie się wydawało, że zaczniemy dobrze tą połowę, dostaliśmy gdzieś tam bramkę, potem szybko dosyć drugą i praktycznie było po meczu. Końcówka zrobiła się jeszcze nerwowa, jeszcze czerwona kartka. Wydaje mi się, że zasłużenie przegraliśmy i trzeba po prostu wyciągnąć teraz wnioski, dlaczego tak zagraliśmy, a nie inaczej. No i mamy problem na pewno ze skutecznością, ze stwarzaniem akcji, no ale też mamy problem w defensywie, bo jednak pozwoliliśmy przeciwnikowi dzisiaj, szczególnie w tej drugiej połowie, na zbyt wiele. No i rzecz, o którą miałem i pretensje w tamtym meczu i może trochę w tym, no zespół gdzieś tam, kiedy jest widmo porażki, gdzieś tam zaczyna dopiero brać się do pracy, grając w 10, można powiedzieć. Byliśmy w stanie też tam gdzieś stworzyć jakąś przewagę, natomiast no, grając 11 na 11, no, gdzieś tam to nawet wyglądało momentami gorzej. Gratuluję tutaj gospodarzom zasłużonego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. W pierwszej połowie mieliśmy rzeczywiście problemy. Pogoń Sielce była bardzo dobrze porozmieszczana na boisku i dobrze budowali atak pozycyjny. Szczególnie mam tutaj na myśli środkowych pomocników, Tomasiewicz i Polkowski, którzy robili przewagę w bocznych sektorach i trochę mieliśmy bałagan w naszym układzie obronnym i dlatego tak nisko też graliśmy. Było kilka fragmentów, gdzie tak sobie nie zakładaliśmy, że rzeczywiście Pogoń nas zepchnęła niżej. Ale cieszę się z tego, jaką komunikację złapaliśmy też w przerwie z piłkarzami. Sobie na spokojnie skorygowaliśmy ten układ w obronie, ale też przede wszystkim więcej operowaliśmy piłką, więcej było ruchu do piłki, więcej wymiany pozycji i to powodowało, że stwarzaliśmy sobie sytuację i uważam, że zasłużenie tą drugą połowę wygraliśmy, a w przekroju całego meczu oczywiście całe spotkanie, które naprawdę nas napędza do kolejnego etapu pracy, oczywiście z dużą pokorą. Dziękuję bardzo.